Gość na 96 FM. Gośćmi na 96 FM są dzisiaj Afazjanie. Afazjanie to nie jest nazwa jakichś kosmitów, wręcz przeciwnie. To są ludzie, którzy zajmują się neurologopedią, fizjoterapią i skrzyżowaniem tych dwóch dziedzin. Doktor Magdalena Urbańska, dzień dobry bardzo. I pan magister Mateusz Hozakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Na początek chciałem zapytać panią doktor o to, jak właściwie powstała neurologopedia, z czego ona się wzięła, bo właściwie zaburzeń mowy, jak się okazuje, jest dużo więcej, niż sobie wyobrażamy. Tak, logopedia jest taką dziedziną, która od wielu lat bardzo się rozwija, ponieważ obejmuje ona już pacjentów od urodzenia i jest to tak zwany nurt wczesnej interwencji logopedycznej. Kiedy rodzą się dzieci małe, mające trudności ze ssaniem, pobieraniem pokarmu i z odruchami orofacjalnymi, ale także również dzieci starsze, żłobkowe, przedszkolne, które mają trudności artykulacyjne. I trzecia taka największa grupa to są pacjenci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, czyli z jakichś powodów ci ludzie się urodzili z zaburzonym mózgiem lub nieprawidłowym rozwojem, lub w trakcie swojego życia doznali jakiegoś uszkodzenia i w wyniku tego borykają się z różnymi trudnościami, zaburzeniami mowy, lokomocji, szeregiem innych trudności. Się okazuje, że nie tylko taka popularnie afazja jest w miarę popularnie znana, natomiast tych przypadłości jest dużo więcej, tych neurologopedycznych. Tak, oczywiście. Afazja to jest takim sztandarowym zaburzeniem logopedycznym przypisywanym osobom dorosłym i dzieciom również po uszkodzeniu mózgu. I ona dotyczy zaburzeń i rozumienia, i nadawania, i czytania, i pisania, ale mamy również niepłynność mowy, zwaną jąkaniem. Mamy zaburzenia mowy spowodowane niedosłuchem, mamy dyslalię związaną z zaburzeniami artykulacji. Jest szereg tych zaburzeń, a przede wszystkim mamy grupę zaburzeń neurorozwojowych, czyli z powodu różnych szerszych trudności, spektrum autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej. Te dzieci nie mogą w sposób prawidłowy kształtować swojej komunikacji. Chciałabym tylko dodać, że mówiąc o zaburzeniach mowy, mamy na myśli takie kontynuum zaburzeń od głębokich po szeroko pojętą normę, ponieważ przecież my, ludzie zdrowi, również miewamy trudności w komunikacji, zwłaszcza kiedy się spieszymy, kiedy jesteśmy zdenerwowani, mamy braki słów, mamy niepłynność mowy, więc jest to takie zjawisko, które towarzyszy każdemu z nas. Mhm. Pan Mateusz zajmuje się z kolei fizjoterapią i mnie interesuje, gdzie ta fizjoterapia znajduje miejsce, jakie skrzyżowanie jest jej z logopedią, neurologopedią, no bo fizjoterapia kojarzy się raczej z tym, że kogoś trzeba z powrotem przywrócić do sprawności po tym, jak go wyjęto z gipsu, po tym, jak się połamał na nartach, mniej więcej. Tak, no to jest bardzo dobre stwierdzenie. Niemniej jednak tutaj zostało powiedziane coś takiego jak przywrócić do sprawności. Logopedzi też przywracają do sprawności. Przywracają do sprawności, utrzymują bądź rozwijają pewne strefy funkcjonalne, strukturalne, tą ruchomość. My razem z logopedami korzystamy ze wspólnych narzędzi. Tak naprawdę są takie trzy duże grupy narzędziowe, którym są ćwiczenia ruchowe, potocznie zwane kinezyterapią, medycyna z zakresu fizykoterapii, czyli medycyna fizykalna, powszechnie stosowane zabiegi fizykalne, które każdemu z nas mogą się kojarzyć z prądami, z mróweczkami, bądź też z różnymi lampkami na nas świecącymi. Oczywiście mówię to trochę z przekąsem. A także kwestia najbardziej pożądana i taka najmilej przez nas kojarzona, czyli masaż, czyli terapia manualna tkanek miękkich. Zarówno fizjoterapeuci, jak i logopedzi wykorzystują w swojej pracy właśnie te techniki i te narzędzia, które mają na celu przyspieszyć cały proces rehabilitacji, czyli powrotu do funkcji, bądź też utrzymania tej funkcji na jak najlepszym poziomie. Czyli tu bardziej stymulacja, bardziej właśnie kwestia masażu, bo trenowanie mięśni to raczej nie, no bo tutaj mięsień pośladkowy czy biceps raczej się nie przyda. No twarz, no pośladkowy biceps w takim holistycznym i interdyscyplinarnym ujęciu na pewno się przyda. Właśnie, pan użył tego bardzo ładnego terminu, holistycznym podejściu, bo w tej chwili w ogóle w wielu dziedzinach zaczyna się zwracać uwagę na to, że człowiek nie składa się z dwóch odrębnych na przykład dziedzin typu ciało i umysł, tylko są to dwa elementy tego samego systemu, które nie są rozdzielne, wręcz przeciwnie. No przecież w terapii po wypadkach sportowych trener zaczyna w tej chwili pracę z zawodnikiem, kiedy on jeszcze leży w gipsie na treningu. I to przyspiesza potem jego sukcesy. Tutaj to holistyczne podejście na czym polega? Holistyczne podejście polega przede wszystkim na tym, co jest kluczowe, czyli pierwsze postawienie diagnozy. Jeżeli postawimy konkretną diagnozę, możemy określić cel, a następnie do celu dobierzemy odpowiednie narzędzia. Traktujemy człowieka jako całość, dlatego powoływanie takich interdyscyplinarnych zespołów medycznych da nam jedyną możliwość do tego, żeby nasza praca była skuteczna, szybka i efektowna. Za przykład niech posłuży zjawisko dysfagii. Dysfagia to termin, który określa zaburzenia połykania u człowieka. Przyczyn jest wiele. Dysfagia związana jest z tym, że u człowieka nieprawidłowo pracują mięśnie, tkanka mięśniowo-powięziowa, nerwy czaszkowo-mózgowe, czyli taki obszar, który wydawać by się mogło, zajmują się fizjoterapeuci. I otóż pracując w zespołach interdyscyplinarnych, w miejscach, gdzie mamy możliwość obserwowania swojej pracy, okazuje się, że narzędzia, którymi pracują fizjoterapeuci, takimi jak elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa, asymilując do swojej dziedziny, mogę przyspieszyć terapię, ponieważ mogę za pomocą czynnika z zewnątrz wpłynąć na regenerację tych mięśni, dzięki czemu ten pacjent szybciej odzyska sprawność bezpiecznego połykania pokarmów. No to właśnie już dzięki temu wiemy, mniej więcej dzięki Państwu już wiemy, z czym to się je i jak to połknąć. Natomiast jutro ma się odbyć pewna konferencja. Powiedzmy dokładnie, o co w niej chodzi. Tak, Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Zielonogórskiego z panią profesor Ewą Skorek jest głównym organizatorem dużej konferencji Fizjoterapia w logopedii. Szpital Uniwersytecki, w którym pracujemy, oraz Afazjanie.pl jest jednym ze współorganizatorów tej konferencji. Cieszymy się, że możemy brać w niej udział jako prelegenci i będziemy opowiadać wraz z Mateuszem właśnie o tym przenikaniu się dziedzin logopedii i fizjoterapii w naszej pracy na co dzień. Będzie bardzo dużo ciekawych tematów poruszanych przez różnych prelegentów, bardzo mądrych ludzi. Podejdziemy do tego bardzo holistycznie i interdyscyplinarnie, skupiając się na nowoczesnych metodach. Tak więc ta konferencja będzie takim właśnie idealnym połączeniem fizjoterapii z logopedią. A jeszcze tak na koniec, jeżeli ktoś zauważa u swojego dziecka na przykład jakiekolwiek nieprawidłowości, bo one są też w różny sposób postrzegane, bo niektórzy uważają, że dalej, że jak chłopiec nie mówi, nie wiem, do 2. roku życia, to wszystko jest w porządku. Albo dziecko, kiedy powinniśmy zacząć zwracać uwagę i jak się zahaczyć na przykład o prawidłowe rozpoznanie, czyli zajrzeć na stronę Afazjanie, czy skontaktować się od razu? Tak, ten stereotyp, który funkcjonuje w społeczeństwie, że chłopcy jeszcze mają czas, chłopcy mówią później, to jest taki skrót myślowy od tego, że procesy fizjologiczne u chłopców, takich jak mielinizacja nerwów czaszkowo-mózgowych, czyli ta osłonka, dzięki której te nerwy są przewodzone szybciej, po prostu ten proces mielinizacji zachodzi później, dlatego chłopcy rozwojowo, statystycznie, faktycznie osiągają dojrzałość komunikacyjną nieco później. Co nas powinno niepokoić jako rodziców? Przede wszystkim to, kiedy dziecko nie rozumie, kiedy nie wykonuje naszych poleceń, kiedy sprawia wrażenie, że nie słyszy, kiedy nie utrzymuje kontaktu wzrokowego. My oczywiście, specjaliści, posługujemy się szeroko pojętymi normami rozwojowymi i obserwując, badając dziecko, zawsze próbujemy odnieść to do konkretnej normy rozwojowej. Czy to dziecko jest w normie, czy jest poza normą, czy bardzo odbiega od reszty rówieśników. Natomiast w początkach rozwojowych przede wszystkim patrzeć, w jaki sposób to dziecko się komunikuje pozawerbalnie, bo słowo dołączy później. Poza tym zazwyczaj specjaliści w przedszkolach, w szkołach również sugerują rodzicom jakieś trudności czy nieprawidłowości napotkane podczas rozwoju i wtedy można to sprawdzić i skonfrontować u specjalistów, a my serdecznie zapraszamy do pracowni Afazjanie. My z kolei serdecznie zapraszamy na stronę afazjanie.pl, tam wszelkie kontakty, nazwiska, adresy, a Państwu serdecznie dziękuję za przybliżenie tej jakże hermetycznej jednak dziedziny, bo większość ludzi sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, jakie to jest szerokie. Moimi gośćmi na 96 FM byli dzisiaj dr Magdalena Urbańska i magister Mateusz Hozakowski. Dziękuję serdecznie. Serdecznie dziękujemy. I do zobaczenia. Gość na 96 FM.